Witajcie! Dzisiaj tutaj mam koło do zetora do zrobienia, opona też, ale patrzcie co tu przyszło. Jest opona do talerzówy z fartuchem, ze wszystkim przyszło to dzisiaj, przed chwilą. O, widzicie, tu jest fartuch, tam w środku jest opona, na pewno zakładamy. Mam nadzieję, że to będzie pasowało i w tym momencie talerzówa pójdzie do roboty i to oby jak najszybciej. Także jestem już u wulkanizatora, zanoszę mu to, a resztę przy montażu. Kółko, moi drodzy, gotowe. Elegancko. Śruby już tutaj założyłem na imadle, bo trzeba było to jakoś przygotować. Także bierzemy się za montaż. No, kółko już tutaj przy tym. Tu jeszcze dam nakrętkę. Klucze niech będą. Teraz będzie trochę ciężkiej takiej roboty. Ale może sąsiad przyjdzie, pomoże. Zresztą mówił, że coś pomoże, to zobaczymy. Ale tymczasem to spróbuję dźwignąć. Pyk. Tu. I jest. Dobra. O to chodziło. Teraz tylko dokręcić, ale patrzcie jak idealnie pasuje, no po prostu świetny temat. Udało się. Nie było łatwo z tą oponą, powiem wam, bo tu był rozmiar 625x8. Takich opon podobno już nie produkują. No i ta opona, którą zamówiłem, jest od wózka widłowego. Nośność jej jest 1600 kg. Także myślę, że sobie poradzi bez problemu. Jedno co teraz zostało, to dokręcić. Dokręcić tą nakrętkę jedną, drugą. Dokręcania wam nie będę nagrywał, bo to bez sensu, ale zobaczymy, może się uda jeszcze dzisiaj zrobić jakiś test, przy czym najważniejsza jest rzecz to ustawić to, bo ja wiem doskonale, tak samo jak wy, czy ta 60 sobie poradzi z tym grzmotem, więc cała filozofia będzie polegała na ustawieniu. Jeśli ją dobrze ustawię, czyli wysokość w taki sposób, żeby to kółko opierało się na ziemi, a talerzówa była zamoczona, maksymalnie zanurzona 10 cm, to wtedy tak, a potem już tylko regulacja, bo może na przykład trzeba będzie płycej i jedna rzecz. No druga rzecz to jest taka, że jeżeli okaże się, że jest to za ciężkie do 60, to z przykrością muszę stwierdzić, że będę musiał się z nią rozstać, bo tak jak tamta ruska, którą teraz powiedziałem tam pod filmem Grześka, pozdrawiam cię chłopie, dasz radę, nie przejmuj się. Także to mu ją pożyczam tylko, żeby ogarnął sobie transport, bo potrzebuje chłopak pomocy i trzeba pomóc. Także to jest jedna rzecz. No a druga, będę po prostu musiał ją sprzedać, chociaż bardzo, bardzo liczę na to, że ona mi zapasuje do 60. Zobaczymy. Dobra, przykręcamy i zobaczymy jak to wygląda w całości. No moi drodzy, tak wygląda robota. Śrubami, tak jak mówiłem, skontrowałem. Tutaj wysmarowałem jeszcze smarem, żeby w razie czego tam się nie dostawał żaden syf. Także kółko zdało egzamin, w tej chwili mogę powiedzieć śmiało. Jest to, jeszcze raz powtarzam, opona od wózka widłowego, więc wytrzyma wszystko. Dla niej taka talerzówka to jest nic. Tutaj te łożyska też bardzo ładnie pracują. Słuchajcie, jest jedna taka dosyć rzecz, która mnie zaskoczyła to mocno. Bo okazuje się, że to nie jest takie proste skręcać ciągnikiem razem z takim pojedynczym kółkiem. Ono po prostu, można powiedzieć, że tańcuje. Trzeba naprawdę to robić delikatnie. Także nowe doświadczenie tutaj w tej kwestii dla mnie. No i przy okazji zobaczcie, tak wygląda pięknie zestaw. No i teraz tak, ciekawostka. Czy 60 poradzi sobie z tą ogromną talerzówą? I muszę wam powiedzieć, że choć na początku nie wierzyłem w to, ale chyba sobie poradzi. Coś wam pokażę. Tu w tej chwili na tej pozycji ustawiłem podnośnik w taki sposób, że te laki są mniej więcej w poziomie. I ja w taki sposób będę tą talerzówkę targał po polu. Ona mi się zanurzy w glebie około 10 cm, co dla mnie jest absolutnie satysfakcjonujące. Natomiast, jeżeli to odkręcę... O, żeż ty. Za mocno przykręciłem, ale to po to właśnie, żeby nie było wątpliwości tu z tym. I teraz podnoszę ją. Zobaczcie. W
ten sposób wysoko jest tutaj taki spory prześwit, jak widzicie. Ten przód jest wyżej. Wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać. Tu kółeczko elegancko, wszystko się trzyma. I teraz kwestia jeszcze jest regulacji, która jest dla mnie bardzo, bardzo interesująca, ponieważ, mówię, dla mnie to jest nowość, ale jestem zachwycony tym sprzętem. Na pewno bardziej niż go kupiłem, to po prostu on mnie bardzo cieszy, bo światełko gdzieś tam się świeci w tunelu, że to zda egzamin. I naprawdę będzie mnóstwo fajnej roboty i przede wszystkim szybciej. To zobaczcie, co tu się dzieje. Widzicie, tu są te regulacje. I tu jest jeszcze regulacja stąd dotąd. I nie bardzo wiem, co się stanie, bo tak, wiecie, może to, że jestem podekscytowany tym wszystkim, że to udało się po prostu doprowadzić. W sumie niewiele tutaj było tej awarii, ale jednak po prostu to kółeczko i tutaj te łożyska dla mnie to była poważna naprawa mechaniczna, ponieważ wiecie, że ja nie jestem mechanikiem i udało mi się to zrobić. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, że doprowadziłem to do tego, że to w tej chwili może jechać, że to jedzie do roboty. Także to jest kwestia jeszcze tylko tej regulacji. Teraz tak, jeżeli to przesunę do przodu, bo tu widzicie mi na cięgle, znaczy ja mogę to niżej dać i wtedy nie będzie się opierało o cięgło, ale w razie gdybym zapomniał. Więc jeżeli to dam tutaj, to wysunę to bardziej tam, a to oznacza, że to pociągnie się w tamtą stronę, czyli kółko będzie bliżej tutaj, bliżej talerzy. W sumie nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle i o co tu kaman. Przy okazji chcieliście wiedzieć, co to jest za talerzówka, jakaś francuska, jakaś, no to zobaczcie jaka, bo ja nie umiem tego czytać po francusku, taka. No i teraz druga sprawa, więc to jeżeli przesunę, to będę miał kółko bardziej przy talerzówce w pionie. Natomiast tutaj to co mi się wtedy tutaj stanie z tym? Nie bardzo wiem. Trudno mi sobie to wyobrazić. W taki sposób, żeby ją jak najlepiej ustawić. Tu widzicie, jeszcze są wysokości na tej belce, żeby można też ją jeszcze tutaj poustawiać. No kosmos. Aż mam ochotę, powiem wam szczerze, zrobić dzisiaj test, pojechać w pole i zrobić test, ale jeszcze nie chcę tego robić z dwóch względów. Po pierwsze, że jest już późno. To znaczy późno, jak na dzisiaj, bo ja jeszcze mam jedną sprawę do załatwienia. Obiecałem pewną rzecz młodemu, a on wie, że tata zawsze dotrzymuje słowa i nigdy nie zawiedzie, więc tą tradycję kontynuuję. Natomiast jeszcze ważna rzecz, zapomniałem o kluczu 8. Tutaj wszystkie kalabitki muszę zmieścić, po prostu przed pójściem w pole i przesmarować maszynę, bo mówię, jest zbyt dobra, ona mi się naprawdę bardzo podoba. Tak jak mi się podoba, to mam nadzieję, że tak samo będzie się sprawowała w polu. Jadę tymczasem, w każdym razie podstawię ją tam dalej do ulicy, żeby to było przygotowane. No i jadę, ale sprzęcik. No jestem normalnie, słuchajcie, przeszczęśliwy. Super sprzęt. No mam nadzieję, że to jest już glebogryzarka, to jest świetna rzecz, naprawdę, znakomita. Ale to jest kosmos. To jest kosmos, bo ona po prostu zrobi tą robotę dużo, dużo szybciej. Tyle na dzisiaj. Mam jeszcze mnóstwo różnych takich robót. Miałem jeszcze te lampy tutaj wymienić, jedną, drugą, tamten kierunek. No i tyle. Ale w każdym razie, jeżeli tego dzisiaj nie zrobię, a pewnie nie zdążę, chociaż kto wie, to zajmę się na pewno tym jutro, ale po próbie. Trzymajcie się. Cześć.